Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od jasności. Prawie jasności. 97 dni przed wyborami europejskimi mamy prawie jasność, jeśli chodzi o to, w jakim szyku poszczególne ugrupowania polityczne ruszą do tej kampanii. Mówię prawie jasność, bo nie wiemy jeszcze tak na 100%, wiemy na 90%. No, czyli niewielkie prawdopodobieństwo, że to się zmieni, co zrobi PSL. Wiadomo, że z jednej strony wystąpi Koalicja Europejska, Platforma, od soboty SLD, Partia Zieloni, mały partner, dołączył wczoraj, prawdopodobnie w przyszłą sobotę PSL i prawdopodobnie także w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu Nowoczesna. Oczywiście PiS, Zjednoczona Prawica i oczywiście Wiosna Biedronia. Trwa bardzo gorąca dyskusja, czy Wiosna powinna pójść razem z Koalicją Europejską, czy oddzielnie, ale ta dyskusja akurat nie dotyczy wyborów europejskich, bo jest oczywiste, że Wiosna wystąpi w nich samodzielnie, ale wyborów jesiennych, a to jak ułoży się ta konfiguracja przed wyborami jesiennymi, oczywiście w ogromnym stopniu zależy od tego, jak wypadnie w Polsce Dzień Matki. A Dzień Matki, czyli 26 maja, bo właśnie tego dnia są wybory europejskie. Więc nie znamy wyniku meczu, ale wiemy, w jakich składach i w jakiej konfiguracji drużyny wyjdą na boisko. I o tym już za chwilę będę rozmawiał z Barbarą Nowacką. Po bardzo długiej dyskusji, podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Ona będzie miała bardzo pozytywne skutki. Będzie też być może przykładem dla innych, którzy się jeszcze wahają. Jeżeli pójdziemy blokiem, rozsądnym blokiem, na zasadzie wzajemnego zaufania, chociaż będziemy musieli je mocno wybudować, to jesteśmy w stanie wygrać w Polsce z siłą, która jest siłą populistyczną, która jest siłą, która może doprowadzić do polexitu.